Witajcie, ukochani. Jest tu trochę owadów, które próbują się do mnie dobrać. Taka jest ich natura. O czym ja chciałem powiedzieć? O jedności chciałem mówić. O tych słowach. Ja i ojciec to jedno. Słowa, które są moim takim wyborem. Słowa, które są moim wyborem dnia codziennego, każdego kroku. Ja i ojciec to jedno. Co to może dla mnie oznaczać? Jakie ja mam poczucie w tych słowach? Ja i ojciec to jedno. Bada mnie. Sprawdza, co to za człowiek się tu pojawił. Ja i ojciec to jedno. To jest wybór. Ja i ojciec to jedno. Bardzo świadomie wypowiadam te słowa. Ojciec. Czyli Bóg, źródło, miłość, stwórca tego wszystkiego. Stwórca, który śni ten sen o czasie, którego głównym bohaterem jestem ja w tym ciele. No i w tym momencie jednym z głównych bohaterów jest też tutaj to piękne stworzenie, które ewidentnie zakochało się w tym palcu. Wychodząc z jakiegokolwiek znaczenia. Ja i ojciec to jedno, to wybór. Wybór, wybór, wybór. Cały czas wybór prawdy. Wybór drogi, która jest miłością, czyli wybór tego, kim jestem, czym jestem. Czyli każdy mój czyn, każdy mój krok staram się robić na tyle, na ile mi się to udaje, wychodząc poza tożsamość, iść i kroczyć z Bogiem, tak zwanym Bogiem, który po prostu jest. I to ja decyduję o krokach, i to ja decyduję o tym, czy ten krok, który wybieram, to doświadczenie, które wybieram, jest w nim obecny Bóg, jest w nim obecny Chrystus. I to jest to. I mówiąc ja i ojciec to jedno, z taką pełną świadomością, coś co Braciszek wypowiedział 2000 lat temu około. To jest nic innego jak świadomość tego, że to ciało, ten pojazd, ten sen jest snem Stwórcy. I będąc obecnym w tym momencie tu i teraz, jestem obecny z Bogiem. I cokolwiek bym nie robił, robi to Bóg, który jest ze mną, który jest we mnie. Który siedzi mi na palcu teraz. A Bóg nie ocenia, także nie oceniam żadnych swoich kroków. Oceniałem, oceniałem, oceniałem i w tym momencie tu i teraz nie oceniam nic. Ale to nie znaczy, że oceny nie wrócą. To nie znaczy, że oceny nie wrócą. Wszystko i tak jest dokładnie tak, jak ma być. I kiedy z uważnością patrzymy na ten moment teraz, wszystko jest ok. Wszystko jest ok. I każdy wybór jest wyborem miłości. Miłości do tego doświadczenia w tym ciele, czyli po prostu ta obecność, która jest także wspiera to ciało, wspiera ten umysł.
i zapewnia mu wszystko, czego to ciało potrzebuje. Bo to narzędzie, to ciało jest narzędziem w rękach Boga. I tylko ja o tym wiem. Tylko ja o tym wiem. I tylko ja mam tego świadomość, nikt inny. Kochani, spróbujcie bardzo świadomie wypowiedzieć jam jest. Tak, żeby każda komórka, cała uwaga na całą istotę, na wszystko, czym jesteście, z taką pełną świadomością tu i teraz, z pełną mocą, wypowiedzcie po prostu te słowa w ciszy, w duszy, w sercu, w myśle, na głos, na zewnątrz, w każdej komórce, we wszystkim, czym czujesz i myślisz, że jestem. Wypowiedz po prostu te proste słowa. Jam jest. I uświadom sobie, że ja i Ojciec to jedno. I mówię o tym ja, które w tej chwili być może po obejrzeniu tego filmu będzie wypowiadało to słowo. Ja i Ojciec to jedno. Jam jest drogą, prawdą i życiem. Czyli jestem po prostu tym doświadczeniem życia w takiej formie, a nie innej, i nie zamierzam temu zaprzeczać ani stawiać oporu temu. Tak. Jam jest drogą, ponieważ doświadczenie bycia tu i teraz jest drogą przez senoczasie. Prawdą, ponieważ wybieram prawdę mojego serca. Tylko jedyną prawdę, jaka istnieje, jedyną prawdę, jaką jestem w stanie poczuć, to jest prawda tego miejsca tu i teraz, gdzie jestem. I czując tą prawdę, po prostu być nią, być owocem siebie samego. A cele się zmieniają, wszystko się zmienia. Wszystko przemija, a jam jest wieczne. Jam jest wieczne. No, pozdrawiam, kochani. Tak się zdarzyło, że dzisiaj wylądowałem w cudownym miejscu w Darnkowie. Tu jest świątynia buddyjska. Pierwszy raz tu jestem. Polecam, piękne miejsce, cudne miejsce, bardzo ciekawa energia. Zaraz jak tu przyjechałem, to mnie wydało i mi się zaciało, czułem, że po prostu zaraz będzie trzeba iść się oczyścić. Ale poszedłem do lasu i już wszystko się uregulowało z powrotem. Także, no. W medytacji, w połączeniu ze sobą, po prostu jam jest, jam jest, jam jest, jam jest obecny. I po prostu bądź, po prostu bądź. Po prostu bądź. No.